ludzie przenoszący dzbany zdradzą twoją pozycję, jeśli sprawisz, że upuszczą. Hej, Altairze. Ufam, że jesteś wypoczęty. Gotów na czekające cię próby? Tak, ale chciałbym z tobą porozmawiać. Mam kilka pytań. A więc pytaj. Postaram się odpowiedzieć najlepiej jak mogę. Król kupców z Damaszku wymordował możnych, którzy rządzili miastem. Maczadin w Jerozolimie używał strachu, by zmusić lud do posłuszeństwa. Przypuszczam, że Wilhelm zamierzał zamordować Ryszarda i utrzymać Akkę z pomocą jego oddziałów. Ci ludzie mieli pomagać swoim przywódcom. Zamiast tego zdecydowali się ich zdradzić. Nie rozumiem tylko dlaczego. Czy odpowiedź nie jest oczywista? Templariusze pragną władzy. Każdy z tych ludzi, jak zauważyłeś, chciał zapanować nad miastem w imieniu templariuszy. Tak by to właśnie zakon rycerzy świątyni rządził Ziemią Świętą, a później także poza nią. Ale nie uda im się ta misja. Dlaczego? Ich plany są zależne od skarbu templariuszy, fragmentu Edenu. Ale to my go mamy. A bez niego nie mają szans na osiągnięcie swego celu. Czym jest ten skarb? To pokusa. To tylko kawałek srebra. Spójrz na niego. Co mam zobaczyć? Ten kawałek srebra wypędził Adama i Ewę. Przemienił kostury w węże. Sprawił, że Morze Czerwone rozstąpiło się i zamknęło. Erys użyła go, by rozpętać wojnę trojańską, a pewien ubogi cieśla, by zamienić wodę w wino. Jak na całą tę moc, którą mu przypisujesz, wygląda dość zwyczajnie. Jak on działa? Ten, kto go dzierży, włada sercami i umysłami tych, którzy na niego patrzą. Tych, którzy go skosztują. A więc ludzie Garniera? Eksperyment. Zioła, które miały udawać jego działanie, aby byli gotowi na czas, gdy będzie trzeba go użyć. Talal dostarczał ludzi. Tamir ich wyposażał. Przygotowywali się do czegoś. Ale do czego? Do wojny. A inni? Ci, którzy władali miastami. Chcieli zebrać swój lud, uczynić ich takimi, jacy byli ludzie Garniera. Doskonali obywatele. Doskonali żołnierze. Doskonały świat. Nie możemy dopuścić, by Robert de Sable to odzyskał. Póki on i jego bracia żyją, będą próbować. Więc trzeba ich zniszczyć. Na tym polegało twoje zadanie. Zostało jeszcze dwóch templariuszy, którymi musisz się zająć. Jeden w Akce imieniem Sibrand, drugi w Damaszku, zwą go Dżubeir. Złóż wizytę przywódcom biur. Powiedzą ci nieco więcej na ten temat. Jak sobie życzysz? Nie ociągaj się. Robert de Sable na pewno jest zaniepokojony naszymi sukcesami. Jego poplecznicy zrobią wszystko, by cię zdemaskować. Wiedzą, że nadchodzisz, człowiek w białym kapturze. Będą cię szukać. Nie znajdą mnie. Jestem tylko ostrzem w tłumie. Proszę, oto prezent dla ciebie. W podziękowaniu za dobrą pracę. Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? Doskonale.
Doskonale. Doskonale. Doskonale. Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Gin, niewierny! Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem.
Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Nie rzucajcie swoją bronią tak niedbale. Zwykle nie dostaje się drugiej szansy na zadanie ciosu. Nie macie po prostu trzy... Macie ostrza. Gdy zostaniesz wykryty, dobrym sposobem na oczyszczenie sobie drogi jest zrzucanie żołnierzy z dachów i wpychanie ich do wnętrza budynków. Oto bohater Damaszku. Wejdź, zabaw u nas trochę. Opowiedz mi o swych przygodach. Obawiam się, że nie mam na to czasu. Rozumiem. Twe sprawy już mnie przerastają. Nie o to chodzi. Nie? Oczywiście, że nie. Jak zatem mogę ci służyć? Al-Mualim prosił, abym odebrał życie niejakiemu Dżubairowi. Ach, główny uczony Salahadina. To dość dziwny cel, moim zdaniem. Lecz kim my jesteśmy, by kwestionować wolę mistrza? Na pewno ma swoje powody. A zatem znasz tego człowieka? Ostatnio nie próżnował. Organizował uczonych i wysyłał ich na ulicę, by nawracali ludzi. O czym mówią? O ogniu i światłości, oczyszczeniu grzechów. Jeśli chodzi o mnie, to apokaliptyczne bzdury. Całe to gadanie o ścieżkach i nowym świecie. Co z tym nowym światem? Nie mam pojęcia. Nie zwracam uwagi na gadaniny szaleńców. Jestem zbyt zajęty prawdziwą pracą. Dobrze więc. Przejdę się wśród ludzi. Zobaczę, czego uda mi się dowiedzieć. Gdzie byś mi doradził rozpocząć poszukiwania? Na południe stąd znajdziesz akademię i strażnicę. Jedno i drugie jest dobrym miejscem. Pewnie będziesz chciał też odwiedzić szpital na wschodzie miasta. Zrobię to od razu. Co za zapał! Zdecydowanie się zmieniłeś. Nadmienię, że na lepsze. Bądźcie czujni, przyjaciele! Szejtan kryje się wszędzie! Ja nic nie mam! Obserwując i czekając, zawsze gotów nas kusić! Wytrwajcie! Bądźcie silni jak Salahadin! Przeciwko naszym wrogom! Każdy na swój sposób! Błagam! Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na południe! Pozostawiają za tobą koszmar i śmierć! Salahadin wyjeżdża mu naprzeciw, Zniszczyć te barbarzyńskie uczynki. Módlmy się, aby wszechwładny i przepotężny Bóg uznał nas godnymi i przyznał nam zwycięstwo. Moja rodzina choruje. Stoję tu dziś przed wami, by was przestrzec. Jeśli Ryszard zajmie Jaffę, nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy. Musimy powstrzymać go, nim jego pochód naprawdę się rozpocznie. To nasze miasto. Zawsze nim było. I naszym obowiązkiem jest bronić go po kres życia. Krzyżowcy muszą zostać zniszczeni.
Przeklęty! Przeklęty król chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych! Występują przeciw woli Boga i muszą za to zapłacić! Gdziekolwiek się udadzą, zostawiają po sobie jedynie cierpienie! Nazywają to krucjatą! Krucjatą w imię czego? Ignorancji? Przemocy? Odejdź, zanim cię zmuszę. Musimy stawić im czoła. Musimy walczyć z nimi na wszelkie sposoby. Moja rodzina choruje. Nie wspomożecie mnie paroma monetami? Proszę, nie możecie mnie wspomóc. Jestem biedna, chora i głodna. A tysiące istnień poświęcane są w jego obronie. Wygląda to na tragedię. Ja jednak nazywam to zaszczytem. Umrzeć w służbie Boga. Tak, chodź, chodź. Pokażę ci wszystko, co mam. Nie ma większej chwały. Co? Chodźcie, ludzie. Chodźcie zobaczyć, co mam. Tylko dzisiaj obniżam ceny wszystkiego. Chodźcie, chodźcie. Wesson Hatir. Zastałuję dejkę, że ze Ederik. Puszczaj. Das ist der Kapmann in Jesus Lünder. Mot, ey Johannes! Angielski król i jego armia... Co mi to robisz? Nie zrobiłam nic złego! Pozostawiając za tobą koszmar i śmierć! Ty sorsyn! Wyjeżdżam naprzeciw! Gebery Jackson! Pomocy! Błagam! Czemu mi to robisz? Nie zrobiłam nic złego! Zawosne! Wielkie parki zrobiliśmy, no ale ja bym tak najdę. Możesz po prostu... Chwała Bogu, ocaliłeś mnie! Całe miasto usłyszy o twoim poświęceniu! Tutaj! Przeklęty niewierny! Dogonię cię! Bronimy się strasznie! My chcemy pójść! Zatrzymamy ich! Zorwę cię! Masz czelność cię wiązać! Powiedzcie się do tego, że nadchodzą! Ten człowiek właśnie kogoś zabił! Kolejny chce umrzeć! Bóg jest po mojej stronie! Tutaj! Jest tutaj! Odejdź stąd! Nie masz po co tu być! Odejdź! Thank you.
Chodź zobaczyć, co mam! Ej, Juhalka! Otwory to! Ej, Juhalka! Mamo, ale! Czemu mi to robisz? Nie zrobiłam nic złego! Lesson Hakir! Sakta o jedejkę, że za Adelik! Nie mam! Błagam! Ratunku! Pis hırsız! Gebereceksin! Lesson Hakir! Sakta o jedejkę, że za Adelik! Błagam! Pis hırsız! Gebereceksin! Hırsızlar dar ağacına müstahaktır. Panie, wyglądasz jakbyś czegoś potrzebował. Znajdziesz to tutaj. Pis hırsız! Czemu mi to robisz? Nie zrobiłam nic złego! Hırsızlar dar ağacına müstahaktır. Błagam, tylko puszczaj! What are you halus? Jestem biedna, chora i głupia. Właśnie na kogoś wpadł. Boże, człowieku! Co ten głupiec robi? Patrzysz na to? Mam to, czego ci trzeba. Jestem tego pewien. Spójrz. Ani kroku. Co to zrobił? What are you halus? Nie. Hırsızlık yapmanın cezası ölümdür. Altair, wszyscy ostatnio o tobie mówią, przynajmniej w dobrych słowach. Jeśli naprawdę się zmieniłeś, może zechcesz wyświadczyć mi przysługę. Dżubair wynajął paru kupców, by szpiegowali dlań mieszczan. W zamian za złoto przekazują mu ich imiona. Jeśli znajdziesz i zniszczysz ich stragany, zrobisz dla miasta wiele dobrego. To powinno położyć kres ich niecnym knowaniom. Gdzie jest sprawca? Czemu mi to robisz? Nie zrobiłam tylko parę minut. Ten człowiek coś gnuje. To jest za to odpowiedzialny. Błagam was! Wesson Hakir! Błagam! Zastał jedynie za Adelik! Wracaj na to koniec, tu! Koniec twojego życia! Uciekaj, póki możesz!
Przestań uciekać! Nie zdołasz uciec! Nie ma tu ani nic. Nie ma! Trzymajcie go, zanim to zrobię! Tutaj! Może nie zauważyłeś, że już przegrałeś! Niewierny! Nie masz ze mną szansy! Dziurk jest po mojej stronie! Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Zgród! Zgrudony! To jest niebieski! Nie możesz wiecznie uciekać! Zwrócimy ich uwagę! Ty biegnij! Zachodzą! Skąd on się wziął? Nie śmiejcie wątpić, że walczyć się w nie możesz wiecznie uciekać! Śmierć niewierny! Nie pozwólcie mu uciec! Będziemy się bronić przeciw i dalej! I odeprzeć go! Przemoc! Nie zdołasz śmierć niewierny! Ruszać się albo was stoję! Stoję dziś przed wami, by was przestrzec! Jeśli Ryszard daje jatwę, nikt się zatrzyma go już na drogę do Jerozolimy! Musimy go utrzymać! Nim jego pochód naprawdę się rozpocznie! Odejdź już! Nie masz po co tu być! Odejdź! Śmierć się... Chwała Kalahadinowi! Bowiem znalazł on odwagę, by stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji! Nie śmiejcie wątpić, że walczymy o przetrwanie! Król niewiernych chciałby zetrzeć nas z powierzchni ziemi. Musimy mu się przeciwstawić i odeprzeć go. Bądźcie czujni, przyjaciele. Szejtan kryje się wszędzie. Obserwując i czekając. Zawsze gotów na skusie. Wytrwajcie. Bądźcie silni jak Salahadin i stańcie przeciwko naszym wrogom. Każdy na swój sposób! Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na południe, pozostawiając za sobą koszmar i śmierć. Poddaję się. Wyjeżdża mu naprzeciw, by pomścić te barbarzyńskie uczynki. Módlmy się, aby wszechwładny i przepotężny Bóg uznał nas godnymi i przyznał nam zwycięstwo! Stoję tu dziś przed wami! Jeśli Ryszard zdaje jasne, nikt nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy! Durdurun! Nim jego pochód naprawdę się rozpocznie! Gelburaja! To nasze miasto! Zawsze nim było! I naszym obowiązkiem jest bronić go po kres życia. Krzyżowcy muszą zostać zniszczeni! Przeklęty! Przeklęty król chrześcijan i przeklęta jego armia niewiernych! Występują przeciw... Butalama! Gelburaja! Kima! Ja! Ha! Ha! O!
Pożoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące istnień poświęcane są w jego obronie. Wygląda to na tragedię. Ja jednak tylko parę monet. Proszę tylko o parę miedziaków. Nie, nic nie rozumiecie, ja nic nie mam. Niewierny! Umrzesz! Nie masz ze mną szansy! Bóg jest po mojej stronie! Nie masz ze mną szansy! Bóg jest po mojej stronie! Ludzie, zabij! Nie wiesz! Nie wiesz! Że już przegrałeś! Zakończę tu żywo! Ja! Łapię cię! Drogi! Już! Strata mojego czasu! Nie uciekaj, póki możesz! Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Jest morderca. Bez pomocy! Nie powinni walczyć. Niewierny, gin! Nie uciekniesz mi! Nie pozostaniesz mi w broni! Nie musisz umrzeć! Kolejny chce umrzeć? Broni gotowości! Także przemoc, niczym... Złapię cię! Szukajcie wszędzie! Nie pozostaniesz mi w broni! Musisz umrzeć! Tam, jest wyjście! Jest skończony! Czy to... Byłeś po niewłaściwej stronie! Już cię tu nie ma! A więc w okolicy jest morderca. Odejdź stąd! Zapłacisz za to głową! Ja!
Niewierny! Tu umrzesz! Odejdź, wieśniaku, zanim cię zmuszę. Odejdź, wieśniaku, zanim cię zmuszę. Zapłać za te grzechy! Masz! Nie powinno cię tu być, precz! Kto jest za to odpowiedzialny? Boże, chroń mnie! Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na południe, pozostawiając za sobą koszmar śmierć. Koniec! Salahadin wyjeżdża mu naprzeciw, by pomścić te barbarzyńskie uczynki. Boli! Przestań, proszę! Zrób tak jeszcze raz, Rolanda! Sama na Hataya! Seni gözüm kapalı bile yenerim. Ktoś może się spodziewać, że mnie pokona. To koniec! Nie może się nie uciekać! Nie możesz wiecznie uciekać! Może ty nie zauważyłeś, że już przegrałeś. أنت حثالة! واغام! راتونكو! Pomocy! Błagam! O hraban łazi! Czy my próbujemy kiszczotki? Proszę! Zapłacisz za to głowę! Nie dasz robić ludzie ten chwal! Występują. Chwała Bogu, ocaliłeś mnie! Całe miasto usłyszy o twoim poświęceniu! O rany, jak do tego doszło? Co się stało? Przemocy! Szaleństwa! Musimy stawić ich czoła!
Stanąłeś po niewłaściwej stronie. Sobie. Przestań uciekać! Nie zdołasz uciec! Kryjesz się jak szczur! Niewierny! Zatrzymamy ich! Stój! Nie wolno ci tu przebywać! Stworzoną przez niegodziwców! I niewierny! Ma! Chodź nasi ojcowie! Puść mnie, przecież nic nie zrobiłam! Ale wysyk! Zabronię ci tego życia! Przestań uciekać! Nie zrobił! Niewierny! Strażę! Zostanie ranny! Niewierny! Tu umrzesz! Nie widzę ci! Całe szczęście, że się zjawiłeś. Jeszcze chwila i byłabym zgubiona. Niech Bóg pokaże tego, kto to zrobił. Gdzie jesteś? Och, to straszne. Co to? Och, co się stało? Już cię tu nie ma. Co tu się stało? Co za szkoda. Thank you.